Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 43. sesję Rady Powiatu w Chełmie. Witam Państwa radnych, witam Pana Piotra Deniszczuka, starostę chełmskiego. Witam Panią Agatę Niemczyk, skarbnika powiatu. Witam Panią mecenas, witam dyrektorów wydziałów starostwa powiatowego w Chełmie. Nie ma przedstawicieli lokalnych mediów, ale również witam. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt drugi. Stwierdzenie kworum. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum w formie elektronicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest obecnych 16 radnych. Stwierdzam wymagane kworum do odbycia prawomocnego posiedzenia. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie porządku obrad. Odczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja z działalności zarządu powiatu. Punkt szósty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt siódmy, informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady Powiatu w Chełmie i staroście chełmskiemu. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie powiatu chełmskiego, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Punkt 11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. Punkt 12. Wnioski komisji. Punkt 13. Komunikaty przewodniczącego. Punkt 14. Zakończenie obrad sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Bardzo proszę o głosowanie elektroniczne. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Chełmie był udostępniony w wersji elektronicznej w systemie e-sesja oraz wyłożony w biurze samorządowym. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu bez czytania? Bardzo proszę o głosowanie elektroniczne. Pan radny Andrzej Zając, czy są jakieś problemy techniczne? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty, informacja z działalności Zarządu Powiatu. Bardzo proszę Pana Piotra Deniszczuka, starostę chełmskiego, o przedstawienie informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W okresie od ostatniej sesji odbyliśmy 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Podjęto 15 uchwał, które dotyczyły między innymi zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, zmian w planie finansowym, zmian kalendarza powiatowych imprez sportowych i kulturalnych, wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora poradni w Pławanicach i upoważnienie tegoż dyrektora do składania oświadczeń woli. Upoważnienie do działania w imieniu Zarządu Powiatu w Chełmie zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury dotyczących przebudowy dróg powiatowych na odcinku Wólka Kańska - Kolonia, Wólka Kańska oraz drogi powiatowej na odcinku Bieleń - Tuchanie. Przyznania wyróżnień zasłużony dla powiatu chełmskiego. W dniu wczorajszym dokonaliśmy uroczystego wręczenia.
tychże odznaczeń. Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, procedury, które są w trakcie realizacji, to tutaj przebudowa drogi powiatowej na odcinku Pawłów-Lyszno, drogi powiatowej na odcinku Chełmska w mieście Rejowiec Fabryczny, Krasne oraz drogi powiatowej na odcinku Wiejska w mieście Rejowiec Fabryczny, etap trzeci. Udzielenie kredytu długoterminowego dla powiatu chełmskiego na finansowanie planowanego deficytu budżetu. W ostatnim czasie odbyły się wydarzenia o charakterze patriotycznym, kulturalnym. W dniu 6 października konferencja branży ochrony, rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego, uroczyste otwarcie drogi Pawłów-Siedliszcze, 20. edycja samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, w której uczestniczyłem osobiście. Zajęliśmy 7. miejsce, znaleźliśmy się w złotej dziesiątce, o czym już wcześniej była mowa. Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Siedliszczu, w Dorohusku, spotkanie z okazji Dnia Seniora w Lysznie, Dzień Papieski w Rejowcu, gala Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu, tutaj wspólnie z miastem Chełm i z Urzędem Marszałkowskim organizujemy corocznie tą imprezę. Dzień Seniora organizowany przez Zarząd Okręgowy Związku Emerytów Rencistów i w dniu wczorajszym gala Zasłużony dla powiatu chełmskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie starosto. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pani radna Dorota Łosiewicz. Panie przewodniczący, wysoka rado, mam takich kilka interpelacji. Po pierwsze, bardzo bym prosiła, żeby założyć bariery w miejscowości Leonów, tuż koło sklepu. Tam przy drodze są rowy wyłożone betonowymi takimi zabezpieczeniami. Ostatnio wpadł tam samochód do tego rowu. Ponieważ jechał w miarę wolno, nikomu się nic nie stało, ale samochód jest do kasacji. Więc dobrze by było, żeby zabezpieczyć w jakiś sposób te miejsca właśnie na tej drodze. Proszę również o zamówienie znaku Bieniów w miejscowości i założenie go w miejscowości Niemirów. Ja prosiłam o ten znak, ale miały być dwa znaki w miejscowości Leonów, bo tam jest droga, i w miejscowości Niemirów. W Leonowie jest założony, a w miejscowości Niemirów nie ma tego znaku, więc bardzo bym prosiła o oznakowanie, bo tam jest zjazd z drogi i czasem jak karetka jedzie, to nie wie, którędy skręcić, a jak jest znak, no to już wiadomo, że w tym miejscu. Również nie mamy znaku drogowego i proszę o takie zamówienie w miejscowości Niedziałowice, ponieważ tutaj droga na tak zwanego dziada, to jest ten dziad, to właściwie są Niedziałowice pierwsze, ale tam też nie ma oznakowania i tak nie do końca wiadomo, że ten dziad to są też Niedziałowice. Również bym prosiła o pomalowanie poziomych znaków na drogach, które zostały wykonane w miejscowościach Rejowiec, Rybie, Niedziałowice, Kobyle, Rejowiec. I drugi taki obwód to jest Zawadówka, Wereszcze Duże, Leonów, Zyngierówka, właśnie do tej drogi, którą też robiliśmy. Tam są pięknie wymalowane, ale na tych drogach nie ma znaku. W miejscowości Zyngierówka proszę o wybudowanie zatoki przystankowej. Tam jest taki przy przystanku, tu gdzie autobus się zatrzymuje, jest duży rów i po prostu nawet nie ma gdzie, nie mają się gdzie dzieci zatrzymać, jak jadą do szkoły. Także w związku z bezpieczeństwem bardzo bym prosiła o to. Również bym prosiła, nie wiem, tutaj musimy podjąć jakieś działania, bo droga w miejscowości Niedziałowice po
wywozie buraków tegorocznym i po budowie dróg i lotniska będzie się nadawała już tylko do ponownego remontu. Więc nie wiem, czy tam jakieś ograniczenie tonażu założyć, czy ograniczenie prędkości. Tam jedzie tir za tirem w tej chwili. Jest po prostu i niebezpiecznie, i no po prostu nasza ta droga nie jest chyba przystosowana do tego, żeby taki tonaż wytrzymać, bo już jest całkowicie połamana. I jeszcze jedna prośba, właśnie tutaj z tej drogi do Dziada, mamy drogę gminną do Wojniak. I tam bym prosiła o założenie dwóch takich sierżantów, które by oznaczały zjazd tej drogi, bo tam jest też niebezpiecznie i co rusz jakiś samochód ląduje w polu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Jarosław Wójcicki. Panie przewodniczący, państwo radni, dwa pytania. Pytanie pierwsze. Z jakiego powodu od tego miesiąca, od października, w Liceum Ogólnokształcącym imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Tupience nie odbywają się zajęcia z innowacji pedagogicznej z zakresu służby granicznej? I przypomnę, że zajęcia te były wpisane do arkusza organizacyjnego oraz do aneksu numer 1 do arkusza na rok szkolny 2022-2023. I dodatkowo, co jest bardzo ważne, podczas rekrutacji do klasy pierwszej informowano młodzież i rodziców, prawnych opiekunów o realizacji takiej innowacji w tym roku szkolnym. I pytanie drugie. Proszę o informację, ile kosztowała ekspertyza biegłego przeprowadzona w bazie materiałowo-sprzętowej w Sielcu dotycząca działania zamontowanych w pojazdach sond paliwowych z GPS-em. Oraz proszę o udostępnienie protokołu pokontrolnego sporządzonego przez zatrudnionego biegłego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Stefan Sakowski. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, mam tylko jedną interpelację. Zwracam się z prośbą do pana starosty Chemskiego o podjęcie interwencji w sprawie wadliwie wykonanej drogi powiatowej numer 1819 Elipsa Winie na ulicy Chemskiej. Mieszkańcy wymienionej ulicy są zrozpaczeni ciągłym zalewaniem posesji przez wodę wpływającą z jezdni. Uważam, że zostały niedopełnione przepisy prawa budowlanego. 1. Artykuł 5 ustawy 1 punkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 Dzienniku Ustaw 21 roku, pozycja 2351. 2. Artykuł 20 punkt 4 z dnia 21 marca 1985 roku Dziennik Ustaw 2022 rok, pozycja 1693. 3. punkt. Artykuł 234 ustawy 1 punkt 2 ustawy dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, Dziennik Ustaw 2021, pozycja 2233. W związku z czym pytam pana starostę, czy pan podejmie decyzję w sprawie remontu wymienionej drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Bogusław Kudyba. Panie przewodniczący, szanowna rado. Mam jedną interpretację, ponieważ mieszkańcy Rakowu na drodze w tamtym roku wyremontowanej proszą o utwardzenie 8 podjazdy na tę drogę. Ze względu na dużą różnicę poziomu dochodzącą nawet do 2 metry, te podjazdy zostały wykonane, utwardzone kamieniem. Proszę o utwardzenie ich albo asfaltem,
albo nie wiem, może cementem, no ale to już zależy od was. I wycięcie krzaków na tej drodze oraz o wycięcie zakrzaczeń od Rozdziałowa do Strupina na drodze Chełm-Wysławice. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady Powiatu w Chełmie i staroście chełmskiemu. Bardzo proszę pana Piotra Deniszczuka, starostę chełmskiego, o przedstawienie informacji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pismem z dnia 10 października 2022 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie poinformował o wynikach analizy powyższych oświadczeń majątkowych, wyszczególniając wszystkie nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono następujące nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Nie podano danych dotyczących działki, na której usytuowany jest dom wymieniony w punkcie drugim, pozycja 1, 9 takich przypadków. Nie podano rodzaju prowadzonego gospodarstwa rolnego, 4 takie przypadki. Złożone oświadczenia były niekompletne w punkcie 3 i 4, brak punktu drugiego, 1 przypadek. Nie określono przynależności majątkowej dochodów wykazanych w punkcie 8, 2 takie przypadki. Nie dołączono zeznania podatkowego PIT 37 za 2021 rok oraz załącznika PIT, 1 przypadek. Nie dołączono kopii zeznania PIT do zeznania PIT 37 za rok 2021, 4 przypadki. Nie dołączono pierwszej wersji zeznania podatkowego PIT 37 z 2021 roku oraz załącznika PIT, 1 przypadek. Nie dołączono kompletnego zeznania PIT 37 za 2021 rok. Nie dołączono zeznania podatkowego PIT 36 za 2021 rok. Nie dołączono zeznania podatkowego za 2021 rok. Nie dołączono zeznania podatkowego PIT 38 za 2021 rok, 1 przypadek. Nie dołączono zeznania podatkowego PIT 39 za 2021 rok, 1 przypadek. Nie podano w części A miejsca zatrudnienia, 1 przypadek. Nie podano zajmowanego stanowiska lub wypełnionej funkcji, 2 przypadki. Nie podano w części A miejsca urodzenia, 1 przypadek. W punkcie 10 nie podano, w jakiej wysokości zaciągnięto zobowiązanie pieniężne, 1 przypadek. Złożono na nieaktualnym druku oświadczenie majątkowe, 2 przypadki. Nie określono przynależności majątkowej nieruchomości wykazanych w punkcie 5, 1 przypadek. Nie podano w punkcie 10, w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto zobowiązanie leasingowe, 1 przypadek. Podano w części B dotyczącej miejsca położenia nieruchomości, wykazano działkę, na której został wybudowany dom wymieniony w punkcie 1. Działkę należało wykazać w punkcie 2 i określić jej wartość, 1 przypadek. W punkcie 2, punkt 4, nie określono rodzaju nieruchomości, 2 przypadki. Nie określono przynależności mienia ruchomego, 2 przypadki. W punkcie 2 nie podano wielkości udziału we współwłasności nieruchomości i gospodarstwie rolnym, 2 takie przypadki. W punkcie 1 nie podano ilości akcji emitenta, w punkcie 4, 1 przypadek. W punkcie 2, punkt 1, nie określono rodzaju i nie podano tytułu prawnego do nieruchomości wymienionej w podpunkcie 4, 1 przypadek. W punkcie 2, podpunkt 4, nie określono rodzaju nieruchomości, 1 przypadek. Nie określono przynależności majątkowej zasobów pieniężnych wykazanych w punkcie 1, 1 przypadek.
Nie określono przynależności zobowiązań pieniężnych, jeden przypadek. Nie wykazano dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeden przypadek. Osoby, z którymi przeprowadzano rozmowy w związku z uchybieniami i w złożonych oświadczeniach majątkowych, zostały pouczone o zwróceniu szczególnej uwagi na zaistniałe nieprawidłowości. Osoby te również zostały zobowiązane do prawidłowego wypełnienia kolejnych oświadczeń majątkowych. Wyniki szczegółowej analizy oświadczeń majątkowych dostępne są w biurze starosty, pokój 88 Starostwa Powiatowego w Chełmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie starosto. Ja przedstawię informacje ze złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu. Informacja ze złożonych oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady Powiatu w Chełmie w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Zgodnie z artykułem 25c ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym przewodniczący Rady Powiatu dokonał analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Chełmie w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Członkowie zarządu oraz wicestarosta złożyli swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie staroście chełmskiemu. Natomiast starosta i przewodniczący Rady Powiatu przedłożyli oświadczenia majątkowe wojewodzie lubelskiemu. Wszystkie oświadczenia radnych, 18 sztuk, złożone zostały w ustawowym terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2022 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz oświadczenia został przekazany do Urzędu Skarbowego celem dokonania analizy, a kopie oświadczeń zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w celu publikacji jawnych informacji w nich zawartych. Dokonując analizy 18 oświadczeń majątkowych stwierdzono następujące nieprawidłowości. Między innymi nie podano miejsca zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji 4 radnych. Nie określono przynależności majątkowej dochodów wskazanych w punkcie 8 1 radny. Oświadczenie złożone niekompletnie w punkcie 3 i 4 2 radnych. Nie określono przynależności majątkowej dochodów 2 radnych. W punkcie 2 nie podano danych dotyczących działki, na której wybudowano dom 4 radnych. Nie dołączono kopii załącznika PIT 0 do zeznania PIT 37 za 2021 rok 1 radny. Nie dołączono kopii zeznania PIT 28 za 2021 rok 1 radny. Nie dołączono kopii zeznania PIT 37 za 2021 rok 1 radny. Nie określono rodzaju lub tytułu prawnego gospodarstwa rolnego 3 radnych. Nie dołączono kopii zeznania PIT 38 za 2021 rok 1 radny. Nie podano, w jakiej wysokości zaciągnięto zobowiązanie pieniężne 1 radny. Nie dołączono kopii zeznania PIT 36L i załączników PIT B i PIT 0 za 2021 rok 1 radny. Nie określono, w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto zobowiązanie pieniężne 1 radny. Nie podano tytułu prawnego oraz przynależności majątkowej nieruchomości wymienionej w punkcie 2 podpunkt 4 i 1 radny, czym naruszono artykuł 25c ust. 1.3 ustawy o samorządzie powiatowym. Brak nieprawidłowości stwierdzono u 3 radnych. W celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas prowadzonych analiz oświadczeń majątkowych proszę wszystkich radnych o dołożenie wszelkich starań, by w przyszłości oświadczenia majątkowe nie budziły zastrzeżeń. Ponadto w zakładce oświadczenia majątkowe Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa dostępna jest instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego. Szczegółowych informacji dotyczących stwierdzonych niezgodności udzieli pracownik w Biurze Powiatowym. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Agatę Niemczyk, skarbnika powiatu. Panie,
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok planuje się zwiększyć dochody o kwotę ponad 6 323 000 zł, w tym głównie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych jest to kwota ponad 6 076 000 zł. Planuje się zwiększyć wydatki o kwotę ponad 2 992 000 zł i zmniejszyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę ponad 3 331 000 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu uchwały przez poszczególne komisje. Komisja rewizyjna, pan przewodniczący Andrzej Zając. Dziękuję bardzo. Komisja Finansów i Budżetu, pan przewodniczący Damian Wierak. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, pan przewodniczący Jarosław Wójcicki. Dziękuję bardzo. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, pan przewodniczący Andrzej Derlak. Pozytywna opinia komisji. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, pani przewodnicząca Beata Augustynek. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej, pan przewodniczący Andrzej Dzirba. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Ireneusz Czmuda. Chcę zgłosić wniosek formalny, aby nie czytać pełnych treści uchwał. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przegłosowanie wniosku formalnego pana przewodniczącego Ireneusza Czmudy dotyczącego nieczytania treści projektów uchwał. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 43 łamane przez 311 łamane przez 2022 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie powiatu chełmskiego, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez pana Marka Kaczmarskiego, inspektora w Zespole do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedmiotem regulacji jest ustalenie na rok 23 stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie powiatu chełmskiego, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Ustalenie tych stawek należy do Rady Powiatu i ustalane jest corocznie na podstawie obwieszczenia ministra finansów, który określa wysokość maksymalnych stawek. Państwo otrzymaliście projekt uchwały w wersji elektronicznej, gdzie są określone stawki na ten rok. Zostały one określone w wyniku analizy i ofert złożonych przez podmioty, które realizują zadanie usuwania pojazdów z dróg z terenu powiatu chełmskiego i nie są one wyższe niż stawki określone w obwieszczeniu ministra finansów, natomiast wyższe o około 12% od stawek określonych na bieżący rok. Wynika to z faktu inflacji i znacznej podwyżki cen oleju napędowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę.
W związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu uchwały przez poszczególne komisje. Komisja rewizyjna, pan przewodniczący Andrzej Zając. Dziękuję bardzo. Komisja finansów i budżetu, pan przewodniczący Damian Wierak. Dziękuję bardzo. Komisja oświaty, kultury i spraw społecznych, pan przewodniczący Jarosław Wójcicki. Dziękuję bardzo. Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa, pan przewodniczący Andrzej Derlak. Pozytywna opinia komisji. Dziękuję bardzo. Komisja rozwoju gospodarczego i integracji europejskiej, pani przewodnicząca Beata Augustynek. Dziękuję bardzo. Komisja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, pan przewodniczący Andrzej Dzirba. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 43 łamane przez 312 łamane przez 2022 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie powiatu chełmskiego, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Annę Mróz, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwałą nr 34 łamane przez 263 łamane przez 2022 z dnia 21 marca 2022 roku Rada Powiatu w Chełmie ustaliła zadania, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Chełmskiego w 2020 roku z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową w kwocie 100 tysięcy złotych realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie i rehabilitację społeczną w kwocie 4 510 261 złotych realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. W chwili obecnej po dokonanej analizie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej wynika, że zasadnym jest skorygowanie planu finansowego i dostosowanie go do bieżących potrzeb. Wynika to głównie z faktu, iż Powiatowy Urząd Pracy pismem z dnia 3 października tego roku poinformował nas o braku możliwości wykorzystania kwoty 43 500 zł, która była przeznaczona na rehabilitację zawodową. Niewykorzystaną kwotę proponujemy przeznaczyć na rehabilitację społeczną, na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne. Proszę o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu uchwały przez poszczególne komisje. Komisja rewizyjna, pan przewodniczący Andrzej Zając. Dziękuję bardzo. Komisja Finansów i Budżetu, pan przewodniczący Damian Wierak. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, pan przewodniczący Jarosław Wójcicki. Dziękuję bardzo. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, pan przewodniczący Bogusław Kudyba. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, pani przewodnicząca Beata Augustynek. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej, pan przewodniczący Andrzej Dzirba. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 43 łamane przez 313 łamane przez 2022 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 27 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania zostaną udzielone w formie pisemnej.
Punkt kolejny, punkt 12, wnioski komisji. Komisje dziś nie przedstawiły mi żadnych wniosków. Punkt 13, komunikaty przewodniczącego. W tym punkcie chciałbym przypomnieć Państwu o piśmie wojewody lubelskiego dotyczące przedstawicieli klubów w składzie komisji rewizyjnej. W dalszym ciągu nie dostałem informacji od klubu BAS 18 i G9 oraz klubu radnych Niezależność, Jawność, Odwaga, Demokracja. Czy może jakieś informacje dzisiaj uzyskam od Państwa? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 14. Zakończenie obrad sesji. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 43. sesji Rady Powiatu Chełmskiego. Dziękuję bardzo.